Okej, okay. Wygląda na to, że chyba jesteśmy już live. Tak. Dobrze, włączam sobie podgląd. Super. Bardzo proszę o sygnał, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Dzisiaj widzimy się w ostatnim już spotkaniu fantastycznej biblioteki. Fantastyczna biblioteka to cykl Biblioteki Sopockiej, który powstał z okazji setnych urodzin Stanisława Lema, naszego wybitnego pisarza, filozofa, właściwie można powiedzieć też naukowca, był, że on naukowcem w końcu. Jest to cykl, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Funduszu Promocji Kultury. To bardzo ważna informacja. No właśnie, i to spotkanie ostatnie, podsumowujące, na to spotkanie postanowiłam zaprosić lemologa, osobę, autora bardzo inspirujących esejów na temat twórczości Stanisława Lema. To dr Piotr Paziński. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Paziński jest dziennikarzem, pisarzem, filozofem. Jedna z książek to Ptasie ulica, akurat tę wzięłam, ale dużo bardziej znany jest Pensjonat, który niestety, przyznam się, tak jak Lem miał pamiętnik znaleziony w wannie, to ja mam Pensjonat czytany w wannie i został po prostu przy wannie. Pensjonat, tak, Pensjonat, za który pan Piotr został nagrodzony paszportem polityki, Nagrodą Literacką Unii Europejskiej i był też nominowany do Nike. Także to taka krótkie przedstawienie biograficzne pana Piotra, a spotykamy się, no właśnie, żeby porozmawiać o Stanisławie Lemie w różnych jego rolach, odsłonach. Opowiadałam na spotkaniu z Agnieszką Gajewską, że Stanisław Lem jest takim niezwykłym przykładem autora, pisarza, o którym każde spotkanie jest trochę inne. Nie ma dwóch takich samych spotkań. W trakcie fantastycznej biblioteki tych spotkań miałam w sumie sześć, to jest siódme, i nie było dwóch takich samych rozmów. Każda była inna, w każdej dotykaliśmy jakiegoś innego kawałka twórczości Stanisława Lema, więc no tak czuję, że dzisiaj będzie podobnie. Ale zacznę od tego pytania, które zadaję wszystkim moim gościom, czyli panie Piotrze, jak to było z odkrywaniem Stanisława Lema u pana? Od czego się zaczęło i od czego, i czy ten moment takiej fascynacji czytelniczej pokrywał się z momentem z takiego początku fascynacji badawczej, czy najpierw była fascynacja czytelnicza, później badawcza? Na kilka etapów to było rozłożone chyba w moim przypadku. Ja nie jestem jakimś nastolatkiem wychowanym na Lemie akurat. Niestety, czy stety, no tak się złożyło. Pewnie jako dziecko czytałem bajki robotów i coś jeszcze. I potem długo nie. I właściwie jako dorosły przeczytałem większą część korpusu Lema. Pamiętam, że sobie przypominałem różne Lemy, kiedy Lem umarł, czyli 15 lat temu, tak wtedy czytałem ciągiem. Część rzeczy znałem, część rzeczy nie znałem, to znaczy nie byłem właśnie, powiedzmy, nastolatkiem, który pochłonął wszystko i zna na pamięć. Dość tak systematycznie przeczytałem dosyć późno i wtedy nie zamierzałem nic o Lemie pisać. To wróciło jeszcze parę lat później, kiedy się zupełnie zająłem troszkę innymi rzeczami niż te historie opisane w Pensjonacie i w Ptasich ulicach. Zacząłem sobie pisać eseje literackie i to mi bardzo pasowało. I tak naprawdę pierwsze jakieś kawałki o Lemie to ja napisałem kilka lat temu. Esej o Edenie, który znalazł się w mojej ostatniej książce Atrapy Stworzenia. Nie wiem, ze dwa lata temu dopiero napisałem jako taką całość przemyślaną. Może wcześniej też miałem, prowadziłem trochę zajęć w trybie seminaryjnym. I ten Lem akurat pasował. No tak, ale w pamięci mam z dzieciństwa choćby bajki robotów. Zresztą to chyba większość czytelników z mojego pokolenia, czyli takich, którzy nie po prostu nie kupowali każdej kolejnej książki Lema, jak on nie pisał, tylko już raczej zetknęli się z Lemem Starym, który literaturę już miał napisaną całą i był tylko znanym publicystą i panem z telewizji, który wypowiadał się na każdy temat, pisał ogromne ilości felietonów, które się czytało albo nie czytało.
to raczej w moim pokoleniu było tak, no, że trzeba było się po prostu cofnąć i wziąć którąś z rzeczy, które już były. I na pewno właśnie były to bajki, a później Cyberiada, a później kolejne. No tak, no bajki robotów to lektura szkolna, więc taki w sumie naturalny moment, kiedy spotyka się dziecko z lemem. Ja też pamiętam, że od tego zaczynałam i potem od razu próbowałam coś dorosłego przeczytać i się odbiłam kompletnie. Zupełnie byłam na to nieprzygotowana, więc ten lem wrócił już w dorosłości. Tytuł naszego spotkania Piekło i raj według Stanisława Lema właśnie powstał, właściwie zainspirowany został tym esejem na temat Edenu. Mam tu Eden ze sobą, proszę bardzo. Tak, i no jestem ciekawa, dlaczego właśnie ta książka jest dla Pana tak ważna? No rzeczywiście ja przyznaję, że to jest moja ulubiona powieść Lema. Nie wiem, dlaczego jest ważna. Może dlatego, że po dłuższej przerwie nieczytania Lema zacząłem od czytania Edenu. Może tak. Ale dlaczego ona jest ważniejsza od Solaris, powiedzmy, czy Niezwyciężonego, czy to nie umiem powiedzieć. Tam chyba rzeczywiście udało się Lemowi połączyć bardzo poważną problematykę metafizyczną, problematykę polityczną i moralną, z zupełnie niebywałą wizją. To znaczy ja po prostu ten, tak jak mam problem z wizualizacją oceanu w Solaris, to znaczy ja sobie wyobrażam, jak on sobie wyobrażał, że ta galareta czy ta plazma, tak, powiedzmy, tworzą się takie purchle, tworzą się różne te właśnie te pseudobudowle i że to jest taki ocean, który wyrasta i opada i sobie wyobrażałem też, jak wygląda ta stacja, na której oni tam we czterech siedzą. No, mamy też wizualizację, prawda, Tarkowskiego i Zonderberga, to jest troszeczkę, i mamy w ogóle wiele filmów, które dzieją się na klaustrofobicznej stacji kosmicznej, gdzie jest nieprzyjemnie, gdzie zaraz za węgła może coś wyjść, coś niedobrego, no Obcy, prawda. Każdy, kto widział raz Obcego, to sobie może to jakoś nałożyć na stację Solaris. A Eden daje rzeczywiście ten pejzaż Edenu, zupełnie niezwykły, półpustynny, zdewastowany, bo to jest troszkę taka właśnie zdewastowana zona, w której widać ślady jakichś dawnych cywilizacji czy dawnych potęg, wszechobecne ślady zniszczonej przyrody, a jednocześnie ona jest niebywale jakoś uwodząca, to znaczy jakbyśmy wysiedli na Edenie, to chcielibyśmy gdzieś tam tą półpustynią pomaszerować i zobaczyć, co jest dalej, co jest za horyzontem. Niebywałe słownictwo, jakieś takie bogactwo językowe, bardzo też leśmianowskie. Tak, to znaczy do Edenu w ogóle wracam najczęściej i wydaje on mi się po prostu bardzo piękną książką, też piękną w tych opisach obcej planety. Ja w ogóle u Lema najbardziej lubię właśnie opisy, to znaczy te jego książki takie wizyjne, takie jak Solaris, jak Niezwyciężony. Lubię niektóre partie obłoku Magellana, który był wyśmiewany przez krytyków. Dzisiaj się mówi, że to jest powieść socrealistyczna. Ona jest miejscami być może socrealistyczna, ale w Astronautach są wspaniałe opisy Wenus. Tego Lema lubię najbardziej, może mniej niż Lema dyskursywnego, za co on pewnie by się obraził, bo on jednak był chyba twórcą, któremu zależało na dyskursywności i coraz bardziej w tę stronę szedł, i absolutnie nie deprecjonując jego, bo czytałem to w ciągu właśnie ostatnich miesięcy, przypominałem sobie, czytałem na nowo, no, choćby Sumę Technologię, która jest po prostu napisanym suchym językiem wykładu naukowym. Ale ten Lem właśnie taki, w którym te obce światy są tak plastycznie, tak wspaniale opisane w Pirksie, w niektórych opowiadaniach z cyklu pirksowskiego, czy Fiasko, też jest niby cykl pirksowski, chyba lubię najbardziej. Tak. No właśnie, ja tak zastanawiałam się, bo pana eseju wróciłam do Edenu i zaczęłam sobie tę powieść przypominać i faktycznie ten krajobraz, ta fauna łamane przez organizmy żywe, bo tam do końca nigdy nie wiadomo, czy oni trafili na rośliny, czy trafili na, no właśnie na żyjące stworzenia inne niż rośliny, że w jakim
Czy można w ogóle powiedzieć, że Lem dużo bardziej lubił tworzyć opisy krajobrazów, wizje, nie wiem, planet, kosmosu niż ludzi i bardziej go zajmowało właśnie pochylanie się nad tworzeniem takich wizji niż właśnie no, wchodzenie w psychikę człowieka czy tworzenie psychiki bohatera? No my wiemy, że psychologiem, to znaczy psychologiem. Psychologiem to Lem pewnie był dobrym, był też mizantropem. Natomiast był średnim pisarzem, jeśli idzie o rozpisywanie się na motywów psychologicznych swoich bohaterów. No nie jest to Henry James, prawda? To mu zresztą wytykano w tej bardzo dobrej skądinąd biografii Agnieszki Gajewskiej. Rozmawialiśmy o niej kilka dni temu z autorką. Tam też jest cały rozdział o tych właśnie płciznach psychologicznych i jemu to wypominano, wypominali mu to najbliżsi przyjaciele, Sławomir Mrożek, Jan Błoński, Jan Józef Szczepański, mówili, żeby to pogłębił, że to szkoda, że Staszek tego nie pogłębił. On faktycznie tego chyba nie umiał zrobić. Te postaci bywają papierowe, nawet ci najwięksi lemoscy bohaterowie, tak jak Pirks, tak jak, nie wiem, Chris Kelvin, czy Rohan, czy Tichy, oni, czy Halbreck, oni właściwie są, nie są zupełnie papierowi, ale na pewno nie są to postaci jakoś bardzo pogłębione psychologicznie, no już nie mówiąc o lemoskich kobietach, które są dosyć rzeczywiście papierowe. Nie wiem, nie umiał, no chyba nie umiał, tak? Może nie był tym zainteresowany. Może nie był tym zainteresowany, gdzie indziej ta jego energia twórcza uchodziła. Mm-hmm. No właśnie, te postaci chyba ludzkie były takie najbliższe tej literaturze rozrywkowej, no bo literatura rozrywkowa tym się między innymi, taka mocno rozrywkowa, pulpowa, charakteryzuje tym, że bohater jest taki no, trochę papierowy, natomiast wszystko, co się dzieje w tej książce jest bardzo atrakcyjne i to chyba jest to, co jest najbliższe w przypadku Lema tej prozie rozrywkowej, bo on mieszał gatunki chyba w dosyć świadomy sposób w każdej z tych powieści, prawda? Więc ja bym uważała, taką mam interpretację, że to jest absolutnie świadomy zabieg z jego strony właśnie, że bohaterowie może są tacy trochę takie komiksowi, o, może tak bym powiedziała. To znaczy na pewno, nie wiem jak było świadomie, to znaczy co Lem robił świadomie, a czego po prostu na przykład nie umiał, tak? Może na przykład nie umiał napisać pogłębionej psychologicznie postaci. Natomiast na pewno był odczytany nie tylko w literaturze naukowej, nie tylko w medycynie, biologii, kosmologii, fizyce, o czym wiemy, ale też uwielbiał drugo- i trzeciorzędną literaturę. Uwielbiał powieści grozy, kryminały, horrory i powieści przygotowe. I oczywiście Lem jest w takim samym stopniu z literatury naukowej, jak z trylogii Sienkiewicza, o której mówił, że zna duże partie na pamięć, jak z Dostojewskiego, za którego ja akurat nie dam tutaj, nie przyjaźnimy się z Dostojewskim, więc go zostawiam na boku. Ale też z takich autorów, których ja uwielbiam i którzy rzeczywiście zbudowali mi dzieciństwo, jak Jules Verne, tak? To jest właściwie chyba najważniejszy pisarz moich, nie wiem, czasów tam nastoletnich. I te wszystkie loty w kosmos, loty balonem, Nautilus i tak dalej, to ja widzę, że Lem jest z tego zrobiony, to jest ta wyobraźnia. No, on, Stevenson, Wells, to jest to, ale też powieści grozy, na przykład Stefan Grabiński, autor grozy kolejowej między innymi, lwowski pisarz, którego Lem chyba czytał już jako nastolatek, bo Grabiński był jednak popularny, więc podejrzewam, że po prostu w tej wielkiej bibliotece ojca albo w bibliotece miejskiej, gdzie wypożyczał, to któryś z Grabińskich był. Grabiński jest najbardziej znany z tych nowelek, opowiadań kolejowych, o grozie kolejowej i widać u Lema inspirację, że to albo ktoś z zaświatów stuka, albo jakiś taki telegraf bez drutu, który nadaje gdzieś tam z drugiej strony, albo sygnały, no opowiadanie terminu z cyklu Pirksa, które sam umieściłem w takiej antologii opowiadań grozy przygotowanej dla Piwu przed rokiem. Chciałem właśnie zakończyć Lemem. Niektórzy się pytali, dlaczego kończysz antologię polskiej noweli grozy Lemem. Mi się wydawało, że to jest zupełnie naturalne zakończenie. Troszkę mu zrobiłem na złość, bo on oczywiście pewnie uważał, trochę pokpiwał sobie z literatury grozy, ale jednak Grabińskiego przypomniał w Wolce w latach 70.
I wydaje mi się, że bardzo jest tej wyobraźni, jak weźmiemy Solaris, przecież to jest nawiedzony dom. No, to jest horror tak naprawdę, przecież tam chodzą duchy, które nagabują tych żywych badaczy i śledztwo to jest taka historia eksperymentów z nekromancją, pamiętnik znaleziony w wannie, to jest horror w labiryncie i wiele innych rzeczy. I wydaje się, że on oczywiście bezbłędnie grał tymi konwencjami. Natomiast nie potrafię tutaj przesądzić, czy umiałby napisać właśnie, czy umiałby stać się Henry Jamesem, gdyby chciał. Może nie albo umiał, Thomasem ale to w końcu Mannem nie też. każdy umie wszystko. Tak. No, właśnie to opowiadanie, o którym pan mówi, wczoraj wieczorem ja sobie przypominałam jeszcze. I muszę powiedzieć, że ono w ogóle bardzo mi się z obcym kojarzyło, może dlatego, że zamknięcie, statek kosmiczny, na którym dzieje się coś dziwnego. No, No i ale są... kot, no i kot. Tak. Kot, który gdzieś tam przemyka. I no miałam ciary i tak miałam ciary, ale też tak świetnie się bawiłam czytając to, bo jest w tym taki element takiej dziecięcej chyba radości też pisania tego. Ja tak czuję w tym, co on pisał, że on się dobrze bawił pisząc. No on się dobrze bawił pisząc, chociaż jak świadkowie pisarstwa Lema wspominają, Agnieszka Gajewska ich przypomina, to on pisał strasznie dużo, to w ogóle przerażające ilości. No w ogóle, jak wiadomo, Lem to jest kilkadziesiąt książek. W większości dobrych jednak, to nie jest tak, że to są trzy ważne rzeczy, a reszta to jest chła. Oczywiście, no późne felietony, no można nie czytać, tak? Ale tak naprawdę to jest ze 20 ważnych książek. Ale produkował podobno jakieś niebywałe ilości papieru, to znaczy on był w stanie wystukać pod wpływem chyba jakiegoś takiego po prostu natchnienia. Przecież te najlepsze rzeczy to jest kilka lat jakiejś takiej niebywałej erupcji energii twórczej, kiedy on pisze Powrót z gwiazd, Eden, Solaris, Pamiętnik znaleziony w wannie, Śledztwo, coś jeszcze, Pirksa, potem zaraz będzie Cyberiada. No niebywałe po prostu jakieś takie osiągnięcie pisarskie. I to było pod wpływem natchnienia, że on siedział te 14 godzin przed maszyną, walił w klawisze, ale potrafił zmarnować ryzę papieru. Gajewska podaje, że opowiadanie, nie pamiętam, chyba o maskę chodzi, czy o Golema, Golema 14, że to jest, mu wyszło 70 stron, zmarnował całą ryzę papieru, znaczy, że wystukał 500. Nie umiem sobie wyobrazić takiego sposobu pisania, sam piszę zupełnie inaczej. Pisze raczej dziubie, pisze na komputerze, ale raczej cyzeluję i bardzo, bardzo długo składam do kupy. Bardzo rzadko mi się zdarza, także siedzę i po prostu lubię te momenty, kiedy się tak pisze pod natchnieniem, to znaczy, że zdania schodzą, ale wystukać takie ilości tekstu, to sobie zupełnie nie wyobrażam, jak to robił. To jakaś niebywała umysłowość też w tym względzie. Więc trudno mi jest też nawet powiedzieć, czy on lubił pisać, tak? Bo skoro się tak człowiek jednak jakoś męczy i to jest jakaś taka siła, która go popycha do przodu, to może wcale to nie było takie przyjemne. No właśnie, ja się zastanawiałam, a nie znalazłam na to odpowiedzi w żadnej z książek o Lemie, czy na przykład bardzo bolały go palce, bo jednak ja pamiętam jeszcze czasy pisania na maszynie. Pamiętam maszyny do pisania. No, trzeba było włożyć trochę wysiłku, żeby to wszystko wystukać, zwłaszcza jak się jest w takim no, stanie natchnienia, że po prostu się mocno wali. Więc byłam bardzo ciekawa, jak to znosiły jego palce. No ja też bym się zastanawiał, jak znosiły palce, jak znosił kręgosłup. Jednak nie bez powodu myślę, że ten tryb życia musiał być no bardzo, to bardzo rabunkową gospodarkę Lem uprawiał. Co o czym Gajewska wspomina, że on w sumie po 50 był człowiekiem schorowanym. Długo żył, ale dość długo żył jako człowiek schorowany. Liczne operacje, ciągle liczne kontuzje, ale to ona wspomina, że być może ten tryb życia taki, że się siedzi po kilkanaście godzin nie jedząc na papierochach, bo to jeszcze te papierochy były czymś, co go napędzało. On czasami tam popijał coś z jakąś tam likier chartres, ale na boku, ale głównie to chyba rzeczywiście było na herbacie i papierochach i waleniu w klawisze. No, to była gospodarka jakoś rabunkowa. Czy czytając Eden, który jest o takim rozczarowaniu wizją raju, no bo planeta, na którą lecą, nazywają ją Eden, potem to, co widzą, bardziej przypomina Dune,
tak mi się kojarzy ten pustynny krajobraz, tak, takiego też zniszczenia, trafiają na fabrykę, która, no właśnie według różnych interpretacji, dla nie, jednym się kojarzy z obozem koncentracyjnym, innym z tym bezsensownym systemem PRL-owskim. Ja sobie pomyślałam jeszcze o korporacji dzisiaj, gdybyśmy mieli to odczytywać, takiej bezsensownej dziubaniny w kółko korporacyjnej. Czy na podstawie tej książki lub może innych książek można powiedzieć, jak Lem wyobrażał sobie to, co było piekłem, a to, co było rajem? Wydaje mi się, że we wczesnych powieściach Lem jednak wierzy w jakąś lepszą ludzkość, czy w lepszy ustrój ludzkości i będzie to, no jednak tam to, ta, w tych powieściach, w których mu wypominano te elementy, nazwijmy, komunizujące, tak? Takie jak Obłok Magellana, czy Astronauci. I to będzie Republika Uczonych. To nie będą tam żadni komuniści, to nie żadne wojsko, czy ktokolwiek inny, czy awangarda klasy robotniczej. To w ogóle bzdury. On chyba rzeczywiście wierzył w taki świat, w którym racjonalnie będą rządzić uczeni. Który będzie światem, w którym uczeni są naprawdę awangardą ludzkości. Są takimi no, ludźmi absolutnie bezinteresownymi, światłymi, poświęcającymi swoje życie dla dobra nauki, która obiektywnie służy temu, żeby ludzkość i świat były lepiej urządzone. Wydaje się, że ta wizja się zaczyna załamywać pewnie w latach 50. No już pisany przecież no, w 67 roku Głos Pana jest jednak książką o organizacji nauki, o intrygach pomiędzy uczonymi, o tym, że oni się nawzajem wygryzają, o tym, że są jednak niewolnikami albo korporacji, albo wywiadów, prawda, że oni mogą sobie idealistycznie nasłuchiwać kosmosu, a zbrojeniówka będzie chciała z tego wyprodukować bombę atomową, że być może mają swoich dubli, i wszystko też obraca się wokół pieniędzy, więc wyraźnie ta wizja w ciągu kilkunastu lat od astronautów pisanych w 51 roku po Głos Pana, to jest 15 lat różnicy, się zmienia. Się zmienia też na, chyba Lem nie przestaje wierzyć w naukę, ale już przestaje wierzyć w akademię, przestaje wierzyć w Republikę Uczonych, tak, w Republikę Mędrców. Tutaj wyraźnie ten Lem mizantrop się włącza i to chyba no, tak będzie już dalej. Mm-hmm. A czy Lem w ogóle wierzył w człowieka? No bo tak jak się spojrzy, nie wiem, na bajki robotów chociażby, to można odnieść wrażenie, że on dużo większą sympatią darzył swoich mechanicznych bohaterów niż bladawców i człowieka, który... Ostatnio czytałam kilka właśnie takich książek o tradycji słowiańskiej i tam też w różnych takich podaniach czy opowieściach pojawia się ten wątek, że lud magiczny no, miał podobny stosunek do człowieka jak chociażby roboty w bajkach robotów. Jakoś tak, taka analogia mi się gdzieś tam stworzyła. Więc no właśnie, jak pan uważa, czy on trochę bardziej lubił te maszyny niż ludzi? Nie no, chyba lubił bardziej, tak. Ja mi się wydaje, że Lem był jednak konsekwentnym mizantropem. Że jak z niego opadło no, to, co się właśnie dzisiaj mu wypomina jako tę epokę, nie wiem jak ją nazwać, bo żaden z niego socrealista, no powiedzmy jakiegoś jednak zauroczenia ustrojem, który obiecywał sprawiedliwość społeczną, taki postęp, bo to żaden z Lema nie był komunistą. Natomiast niewątpliwie, no jak ktoś wychodzi z piekła II wojny światowej, z czego 2 lata musiał się ukrywać, bo go chcieli hitlerowcy zamordować, którzy pół miasta wysłali na śmierć, no to cóż, no to mógł oczywiście wierzyć w to, że inny ustrój przyniesie jednak jakiś rodzaj odmiany. I tamci uczeni są w tym ustroju właśnie tą taką no, kastą przywódczą. I tych uczonych jako ludzi on lubi. Mi się wydaje, że on też lubi kosmonautów, że lubi tych wszystkich swoich, że lubi Pirksa. Tichego nie wiem, czy lubi. Tichy jest groteskową postacią, ale trochę się z niego naśmiewa, ale chyba jednak trochę lubi. Ale ja wiem, czy on lubi na przykład tych ludzi z Powrotu z Gwiazd, znaczy nie Hala Brega właśnie, tego, który przybywa z przeszłości, tylko tę nową ludzkość, raczej nie.
I im dalej, tym gorzej, no bo właśnie jak weźmiemy głos pana, to owszem, uczeni tak, ale już ci wszyscy, cała ta wojskówka, zbrojeniówka, organizatorzy, politycy są absolutnie wstrętni. A ludzkość jako gatunek, która się spotyka z robotami, no cóż, no roboty są po prostu sympatyczniejsze. Zresztą przecież w jednej z bajek robotów mamy taki wątek, że to ludzkość przywlokła bladawce, przywlokły wilgoć i rdze i to jest ta zagłada, która spadła na roboty nieszczęsne. I tak, 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 ten ohydny twór z wody i galarety jest no jakoś dla Lema zły i Lem nie ma wielkiego zrozumienia dla ludzkości. No właśnie, pod koniec życia ja pamiętam też te felietony, które Lem pisał, jego wypowiedzi w telewizji. No, minęło od jego śmierci 15 lat. Zastanawiam się, co on by powiedział na to wszystko, co dzieje się teraz, bo mam takie poczucie, że teraz dzieje się jeszcze bardziej, a ludzie są jeszcze bardziej trudni do polubienia. Ja muszę powiedzieć, że ja nie przepadam za tym późnym Lemem, takim zrzędą, który siedzi i wygłasza długie monologi na temat upadku ludzkości. Tam już się w nim włączył, mam wrażenie, taki właśnie nazbyt mizantropijny, trochę konserwatywny myślenie, że kiedyś to było może lepiej, wszystko schodzi na psy, młodzież nie czyta książek w internecie, z którego skądinąd nie korzystał, bo nie umiał obsługiwać komputera, więc cały ten mit, że Lem powiedział, że dopiero jak włączył internet, to się zorientował, ile głupoty jest na świecie, z mitem, on do końca życia się posługiwał maszyną do pisania, system często włączał komputer, więc nie jest tak, że Lem surfował w necie i uczestniczył w jakichś dyskusjach na forach internetowych, zwłaszcza, że ich wtedy jeszcze 15 lat temu, kiedy on umierał, prawie nie było, prawda? Było ich znacznie, znacznie mniej. Więc też taki, to jest taka troszkę prezentystyczna sposób przedstawiania Lema jako właściwie takiego zdegustowanego Facebookiem, Twitterem czy tam jeszcze. No nie, jak on umierał, to tego jeszcze w ogóle nie było. Więc ja nie przepadałem za tym właśnie późnym Lemem, tym takim marudą. Chociaż no, podzielam jego ogólny pesymizm, myślę, że byłby przerażony tym, co się dzieje. Chociaż może byłby też zadowolony, że wiele rzeczy przewidział, że przewidział wiele wynalazków, prawda, które się albo też przed wieloma rzeczami ostrzegał, które się ziszczają. Tu myślę, nawet nie o tych rzeczach, które się zawsze mu przypisuje, czyli książki elektroniczne z Powrotu z Gwiazd, myślę raczej o rzeczywistości wirtualnej, której, no jak się czyta sumę technologii, to widać, że to mu się jakoś gdzieś podoba i to myślenie takie, że można będzie się podłączyć kablem pod jakąś maszynę i pójść w Himalaję albo zostać średniowiecznym rycerzem, że to jest jakaś wizja atrakcyjna. Zresztą on nigdy nie mówił, że technologia jest B, prawda? Technologia jednak jest, no cieszył go postęp technologiczny. No ale z drugiej strony on już w połowie lat 60. zauważa, że rzeczywistość wirtualna bardzo szybko się przedzierzgnie w tanią rozrywkę, raczej niesłużącą no właśnie takiemu postępowi i samodoskonaleniu się ludzkości, tylko przeciwnie, ogłupiającą ludzkość. No i ostrzegał jednak, to jest książka przecież 64 roku, przed nieumiejętnością odróżnienia rzeczywistości realnej, wirtualnej. Coś, co my może jeszcze w naszym pokoleniu nie, choć albo udajemy, że nie, ale no, znacznie młodsi ludzie mają z tym poważne trudności. Już mamy o tym dziesiątki książek napisanych, i filmów ostrzegawczych, prawda, które Social Dilemma na przykład, prawda? Sławny film amerykański o tym, że właściwie ten problem narasta, to znaczy problem nieodróżniania rzeczywistości ze Snapchata czy Facebooka i realu. I Lem przed tym, nie wiedząc, że powstanie coś takiego, Facebook naprawdę ostrzegał, to znaczy uważał, że to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ przestaniemy nie tylko odpowiadać za własne czyny i wiedzieć, co się nam w życiu naprawdę przydarza, a co jest tylko pewną złudą,
co też utracimy jakiś taki no, fundament ontologiczny, na którym stoimy i się poczujemy całkowicie zagubieni. Mm-hmm. I to jest fakt, że coś takiego się dzieje. Mm-hmm. A co dla Lema w takim razie było w takim fundamentem, jeśli chodzi o wartości? Takie, że można powiedzieć, że on naprawdę w to wierzył i uważał, że to jest wartość, że to jest ważne. Poza no nauką. Myślę, że wierzył właśnie poza nauką. Mm-hmm. Myślę, no gdzieś u Agnieszki Gajewskiej pada słowo miłość, tak? To znaczy, że on rzeczywiście wierzy, że on jednak przeżył 50 lat ze swoją żoną, że on tak, że on wierzył w jakąś taką bliską relację z bliskim człowiekiem. I to jest coś, co jest dla niego ważne i nawet może nie umiał o tym dobrze pisać, czy pisał o tym w sposób taki, no właśnie może melodramatyczny. Weźmiemy Powrót z gwiazd i Solaris. Ale to trochę właśnie jest bliskie jakiemuś takiemu powieści sentymentalnym. Ale tak, no chyba w to jakoś wierzył. No plus rozum, więc byłaby to miłość plus rozum, tak? Coś, co ma jakoś człowieka ocalić i ocalić też ludzkość. No wierzył w postęp społeczny, jakkolwiek go rozumiemy. W równość chyba też społeczną, prawda? Bo przecież to jego zachłyśnięcie się socjalizmem na początku, w który on naprawdę wierzył i doceniał to, że przynajmniej w sferze idei socjalizm coś takiego proponował, no to chyba też była jedna z tych rzeczy, którym potem się rozczarował, ale jednak, znaczy rozczarował się socjalizmem, a nie samą ideą solidarności społecznej i takiego wyrównywania szans. Tak, i był przecież bardzo krytyczny też wobec no, takiego zachodniego kapitalizmu. Był konsumentem. To też jego biografka to wyraźnie pokazuje, tak, że on jednak chciał mieć ten drogi samochód, on chciał sobie odbudować swoje przedwojenne lwowskie życie. Lepiej jadł, kupował masę książek, masę gazet, ale też masę właśnie dobrego jedzenia z delikatesów, tak, bo był dość prędko stał się zamożnym. Nie wiem, czy to ktoś sprawdzał, ale przypuszczalnie Lem był jednak najzamożniejszym, czy najlepiej zarabiającym polskim pisarzem, na pewno do czasu, ale no, nie wiem, w Gomułkowskiej czy Gierkowskiej Polsce tak było. Więc oczywiście te dobra doczesne mu im bardzo imponowały, też zachodnie delikatesy czy sklepy odzieżowe. Ale z drugiej strony był wobec takiego społeczeństwa konsumpcyjnego, nastawionego na zysk, bardzo krytyczny. No i dość wcześnie przerażała go jednak stopień dewastacji planety i niszczenia przyrody. Tak, tutaj był ekologistą czy ekologiem już bardzo wcześnie. Mm-hmm. No tak, w Edenie w sumie też to widać, prawda? Bo ta zniszczona planeta, no możemy się domyślać, co tam się wydarzyło, ale że to też gdzieś wiąże się z jakimś postępem, który zeżarł sam siebie. No tak, 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 tak jest w Edenie, że właściwie ta rewolucja bioinżynieryjna, jakiś taki wielki projekt, który w tamtych czasach się pewnie kojarzył ze stalinizmem, tak, z odwracaniem biegów rzek, z budową nowego człowieka, musiał się tak kojarzyć. No dzisiaj tak z Chinami ten, może się kojarzyć. Tak, tak, no, z wielkim skokiem naprzód chińskim, tak samo jak te masowe graby się musiały jednak kojarzyć z II wojną światową, z zagładą i tak dalej. To mi się wydaje, że to jest w ogóle tajemnica, dlaczego tak późno, dlaczego trzeba było, nie wiem, 60 lat, żeby Agnieszka Gajewska napisała swoją książkę Zagłada i Gwiazdy. Przecież to są rzeczy, to nic jej nie ujmującej interpretacji, przeciwnie, ale że na to nie zwracano uwagi, czy coś innego. Ludzie się interesowali kosmosem, a nie zauważali, że obok są masowe groby. Interesowali się przyszłym światem, w powrocie z gwiazd, tą betryzacją, tym nowym ładem, książkami elektronicznymi, ale przecież tam są dwie strony o tej stacji utylizacji robotów, no, która musiała w 1961 roku, to jest 16 lat od zamknięcia Auschwitz-Birkenau, prawda? To się musiało kojarzyć z selekcją w obozie zagłady. Nie ma siły, żeby się nie kojarzyło. Większość czytelników Lema no, ówczesnych no, pamiętała II wojnę światową. To jakoś było przez lata, nie wiem,
czy odpychane, czy jakoś tak z niepamięci, do niepamięci, czy może nie to chciano w Lemie dostrzegać, może Lem właśnie był czytany. I raczej jako futurolog niż mizantrop, który też pisze o tym, co było, tak sobie myślę. To jest jakaś duża tajemnica recepcji Lema przez dziesiątki lat. A czy, no nie wiem, czy nie idę teraz jakoś z tą teorią za daleko. Sama się nad tym zastanawiam, mówiąc to, bo teraz mi to przyszło do głowy. Czy nie było tak, że po prostu chcieliśmy mieć polskiego pisarza Stanisława Lema, a nie polskiego pisarza o korzeniach żydowskich czy o tożsamości żydowskiej Stanisława Lema? Z korzeniami żydowskimi Lema oczywiście to też jest jakby duża zagadka w tym sensie, że po pierwsze on bardzo, jak wiemy, zacierał ślady i właściwie zasłoną milczenia spuścił na swoje lata lwowskie. Chociaż sposób jego funkcjonowania jednak w stosunkowo niedużym mieście jak Kraków, które było napakowane ludźmi, inteligencją, która się znała, on też nie był człowiekiem znikąd, to był synem bardzo znanego lekarza lwowskiego. Więc ja nie wierzę w to, że w Krakowie nikt nie wiedział, że Stanisław Lem nie jest zwyczajnym kresowiakiem, tylko jest ocaleńcem zagłady. Wydaje mi się, że o takich rzeczach się nie mówiło z różnych powodów, trochę respektując, że właśnie, że się nie mówi. Wydaje mi się, że to też nie tylko chodzi o losy żydowskie, że po prostu ludzie niekoniecznie chcieli opowiadać o tym, co przeżyli podczas wojny. Ocaleńcy, nie wiem, z Wołynia nie chcieli o tym mówić, kresowiacy nie chcieli mówić, ludzie, Polacy, tak, to znaczy bez żydowskich korzeni, też niekoniecznie chcieli opowiadać, co się działo w Generalnym Gubernatorstwie. To była taka, nie są nowe czasy, więc lepiej do tych rzeczy nie wracać. Co jest paradoksalne, zważywszy na to, że ogromna część produkcji literackiej była o wojnie. To ciągle o tej wojnie się pisało, kręciło filmy, a jednocześnie chyba indywidualne losy, jak nie mówisz, to cię nie będziemy pytali, nie będziemy cię dociskali. Natomiast z Lemem to wydaje mi się, że to nawet chyba nie o to chodzi, że chciano mieć polskiego pisarza science fiction, a nie żydowskiego pisarza science fiction, tylko że chciano mieć pisarza science fiction. I chyba przez lata nie chciano zauważyć, że ten pisarz science fiction pisze też o tym pisze o wojnie. Tak jakby Lem miał robić za autora, który od wojny nas oderwał i popycha nas gdzieś indziej. Oczywiście widziano w nim na przykład krytykę systemu. Widziano w tych kolejnych opowiadaniach z cyklu Dzienników Gwiazdowych, prawda? Że to jest krytyka systemu, że jak jest planeta, na której wszystkim każą siedzieć w wodzie, to wiadomo, że to jest taka mrożkowska krytyka realnego socjalizmu. Inwazja z Aldebarana, no to oczywiście dlatego, że to jest znowuż takie opowiadanie w stylu mrożka. To jest już okropnie zestarzało. Także kosmici przylatują akurat do Polski, jakiś pijak ich na nich natrafia na drodze. Te wszystkie właśnie niedobory części, różnej tandety też interpretowano. Jak Pirks ma problemy z wystartowaniem rakiety, no to wiadomo, to wszyscy wiedzieli, że to jest aluzja do tego, że PRL-owskie fabryki produkują buble. I to tak. Ale już jak są dwie strony, które wprost, po prostu to leży przecież na stole, że to jest, jeśli te roboty idą na rzeź i tłumaczą, że każdy z nich jest potrzebny, żeby ich nie wykańczać i nadzorujący je człowiek mówi, że one same siebie przerabiają, no to przecież to naprawdę to leży na stole, że to jest opis czegoś takiego jak Treblinka, jak Birkenau, jak Bełżec. To, że tego nie widziano, wydaje mi się, nie dlatego, że nie chciano, że Lem Żyd, nie Żyd, tylko chciano mieć tę sferę rzeczywistości, czy tę część literatury science fiction wolną od tych powidoków wojennych. I się okazało, że ona nie jest wolna. Trzeba było właśnie dziesiątek lat, żeby to zauważyć i przyznać, że tak właśnie nie, że to jest całe utkane z takich wątków. Wątków wojennych. No, ja tak sobie myślę też o pandemii, o tym czasie, który jest teraz, kiedy do biblioteki, kiedy przychodzą czytelnicy, oni bardzo często proszą o to, żeby te książki, które rekomendujemy, były lekkie,
żeby to była rozrywka, żeby oni mogli się oderwać od tego, co mają za oknem. I też tak sobie myślę, że może to też chodziło o to, że Lem ma pozostać pisarzem science fiction, czyli w domyśle rozrywkowym, no właśnie nie takim, który nam mówi o tym, co się tutaj dzieje, z czym mamy problem, czego nie lubimy, ale o tym, co się dzieje w gwiazdach, chociaż no, Lem pisząc o gwiazdach tak naprawdę cały czas przecież pozostawał na Ziemi i pisał o tym, co tu jest ważne i trudne. Tak, ale był odczytywany jako właśnie jeden z takich pionierów astronautyki, a wtedy lotami w kosmos się jednak bardziej pasjonowano. To nasza dzisiejsza epoka się już w ogóle przestała interesować kosmosem. Jesteśmy znowu strasznie skupieni na tym, co się dzieje na Ziemi, na dobre i na złe. Ale jednak przypomnijmy, że te największe sukcesy Lema lat 60., przełomu 50. i 60. to są albo przygotowania do lotu w kosmos, no a potem to jest epoka Gagarina, no i wreszcie epoka lądowania na Księżycu. To naprawdę wszystkich to strasznie pasjonuje. Ja z dzieciństwa, no urodzony w połowie lat 70., ale w dzieciństwie moimi ulubionymi książkami były książki właśnie z kręgów astronautyki, które opisywały te kolejne wyprawy w kosmos i nagle właśnie teraz się orientuję, że były to rzeczy, które się działy no albo tuż przed moim, urodziłem się 4 lata po lądowaniu pierwszych ludzi na Księżycu, więc niedawno urodziłem się w epoce, nie wiem, moje dzieciństwo to była epoka Skylabu, to była epoka właśnie pierwszych stacji kosmicznych, pamiętam pierwszy lot Columbi, właśnie pierwszego wahadłowca. Nawet i wyobrażam sobie, że pokolenie wcześniej to musiało być jeszcze bardziej ekscytujące. I Lem był takim pisarzem, no nakłady jego książek wzrastały, on miał ileś wznowień. Paradoksalnie po marcu 68, kiedy rozważał emigrację, kiedy dostawał pogróżki jako Żyd i kiedy zastanawiał się, czy w ogóle nie wyjechać. I kiedy dostał strasznej depresji, przez parę lat właściwie on nie był w stanie nic robić ważnego. I jego biografka pokazuje, że właściwie, że ta krzywa jego twórczości się załamuje, że on w latach 70. pisze, ale to już nie są książki tak ważne i pisane z takim impetem twórczym, jak na przełomie lat 50. i w latach 60. Ale z drugiej strony jemu w 69. roku wznawiają chyba 7 czy 8 tytułów, bo Księżyc. Więc on jest beneficjentem epoki lotów w kosmos. I chyba było tak, że te loty w kosmos jednak skierowane ku przyszłości odwracały ludzi od myślenia o wojnie. I dlatego tych wątków nie zauważano, czy nie chciano zauważyć. Mm-hmm, no tak, no i o zimnej wojnie, bo przecież to był też czas, kiedy ludzie żyli w takim lęku, że może za chwilę wybuchnąć kolejna, trzecia wojna światowa. Z różnym natężeniem ten lęk się pojawił, ale jednak był. Więc no właśnie. A myśli pan, bo ostatnio w kosmos, no powiedzmy, że w kosmos, poleciał William Shatner. Już nie pamiętam, z którym z celebryckich tych biznesmenów, którzy latają w kosmos. Czy Lem, gdyby miał dzisiaj taką możliwość, no właśnie, poleciałby też? Nie, jest nawet taka wypowiedź już starego Lema, z tego Lema z lat chyba 2000, który się wypowiada na każdy temat. Jest bez przerwy w telewizji, czy on w ogóle by poleciał w kosmos i on odpowiada jednym zdaniem, nie, chłodno, głodno i do domu daleko. On rzeczywiście się nie ruszał. On nie był żaden wielki podróżnik, on troszkę wyjeżdżał na wakacje. Raz był w Jugosławii, raz był we Włoszech, troszkę pojeździł po Francji, ale to żaden wielki turysta, też zważywszy. No to był PRL, oczywiście było trudniej, ale on jednak miał sporo pieniędzy. No i możliwości, bo do Stanów chyba też nigdy nie poleciał, nie, prawda? Nie, nie, nigdy nie chciał właściwie. Był, no tam 2 razy leciał samolotem i to wszystko. Siedział na tych klinach, pisał, jeździł do Zakopanego. Owszem, jeździł troszkę po konferencjach, cenił sobie, co pewnie dzisiaj jest źle widziane, ale cenił sobie bardzo wyjazdy do Związku Radzieckiego. Po pierwsze był tam czytany i tam jednak znacznie większe nakłady książek się ukazywały, chociaż miał stamtąd niekoniecznie duże, ale on tam się spotykał z naukowcami. I to jest ciekawy wątek w biografii Lema, że on, wątek, o którym się dowiedziałem właściwie dopiero z biografii Agnieszki Gajewskiej, no to strasznie cenił, że tutaj to mogę pójść do klubu księgarza, podpisać trochę egzemplarzy, tu będą czytelnicy, ale tam to ja się spotykam z noblistą z fizyki, z człowiekiem, który właśnie
przygotowuje wyprawę w kosmos z kosmonautami. Kosmonauci zresztą ci pierwsi mówili mu, że czytali Solaris, że to im otwierało oczy. Ja wierzę, że im to otwierało oczy. To znaczy, że to ich jakoś do czegoś inspirowało. No i też wierzę, że to musiało być, no być może dużo bardziej ekscytujące dla niego niż po prostu spotkania na kiermaszu książki, gdzie podpisał trochę egzemplarzy i wszyscy mówili mu, że uwielbiają tę książkę. Był jakoś też niespełnionym uczonym. I te spotkania z uczonymi, już takimi uczonymi, musiało mu bardzo imponować. Mm-hmm. A właściwie od której książki można mówić o Lemie filozofię? Czy ta filozofia jest obecna od początku w powieściach, czy no jest jakieś natężenie później, im bardziej on odchodzi od powieści, a bardziej skłania się ku książkom, no powiedzmy, bardziej naukowym? Nie, no dialogi są już chyba taką pierwszą książką po prostu filozoficzną, a jest to jednak rzecz pisana chwilę po Obłoku Magellana, wydana w 1956 roku, już na fali odwilży jeszcze przed Edenem i Powrotem z gwiazd. No Eden jest jednak książką już filozoficzną, ale oczywiście jako literatura. Lem jako profesjonalny filozof no nie zaistniał. Niektórzy twierdzą, że filozofia przypadku jest taką, jest traktatem literaturoznawczo-filozoficznym. Wydaje mi się, że ona się akurat zestarzała. Suma technologii jest, no w jakiejś mierze jest filozofią nauki, tak? Czy jest książką o filozofii nauki, filozofii poznania. Więc pewnie tak. Zresztą jest zdumiewająco w wielu miejscach po prostu trafna, to znaczy trafna. No, myślę, że przewiduje różne procesy, które się dzisiaj dzieją. Jest ogromna przyjemność. Ona jest przegadana, bo on z tą swoją łatwością właśnie walenia w klawisze, często tego jest za dużo, tak? U Lema często, zwłaszcza widać to w tej jego późnej publicystyce. Jak żeby go nie idealizować, jego czasami jest za dużo. Uważam, że jego dwie przedostatnie powieści, czyli Pokój na ziemi i Wizja lokalna są strasznie przegadane, że to czasami są całe strony takiego dyskursu, że to mu łatwo przychodzi, więc jest. Ale tak, no to już byłby Lem filozoficzny, tak? Czy Lem z pogranicza przyrodoznawstwa i filozofii. Chociaż wydaje mi się, że najbardziej metafizyczny on jest tam, gdzie on by nie chciał być metafizyczny, czyli w swoich tych wizyjnych powieściach, w Edenie, w Solaris Niezwyciężonym. Drodzy Państwo, to jest fantastyczna biblioteka. Widzę, że trochę Państwa ogląda. Zapraszam do zadawania pytań, bo cały czas ja pytam, ale tutaj absolutnie zapraszam do wpisywania w komentarze. Ja widzę, że Państwo oglądacie, odświeżam co jakiś czas, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zwłaszcza, że zbliżamy się powolutku do końca spotkania, to jest to najlepszy moment, żeby te pytania zadać. Jestem ciekawa, teraz przez te ostatnie miesiące, dwa lata, kiedy wrócił Pan do Lema, czytał go dużo, intensywnie, co Pan dla siebie nowego w Lemie odkrył? Odkryłem na przykład niektóre opowiadania, których nie czytałem. Na przykład nie znałem niektórych opowiadań z takiego tomu Inwazja z Aldebarana, które były albo nie przedrukowywane, albo je przegapiłem, albo je czytałem strasznie dawno i zapomniałem, na przykład opowiadanie Młot. Piękne opowiadanie o tym, że człowiek i robot lecą statkiem kosmicznym przez długie miesiące i być może lata. Rozmawiają o sobie, porównują się, porównują swoje ciała, porównują swoją pamięć, swoją tożsamość, zaczynają w ogóle rozmawiać o tym, czym jest tożsamość jednego i drugiego. Człowiek się orientuje, że robot zaczął manipulować przy komputerze pokładowym, żeby zmienić trajektorię lotu, że może lecieć już poza granice galaktyki. Niszczy tego robota, rozwala go młotkiem na kawałki, co jest strasznie przykrą sceną. I właśnie taką sceną, no jest to pewnie jakoś morderstwo, pewnie bo robot nie jest po prostu tępą zmywarką, którą rozwaliby młotkiem. Ten robot żyje, ma świadomość, jest jakoś bardzo podmiotowy, z której strony jest maszyną i całe to napięcie pomiędzy maszyną i człowiekiem wydaje mi się bardzo, bardzo tam pięknie skrojone. Zwłaszcza też między cielesnością. Tam się pojawia też moment cielesności.
Wydaje mi się, że Lem w ogóle do cielesności jako takiej miał lekkie obrzydzenie, jako niedoszły lekarz, to znaczy jego to, że jesteśmy właśnie zrobieni z białek i z wody, trochę brzydziło. No już sama ta nazwa bladawce nie jest specjalnie urocza, jeśli Ochydek szalej, prawda? To znaczy jednak człowiek jest dość paskudny, nawet jako w ogóle konstrukcja białkowa. Bo w tym sporo takiej prowokacji, to znaczy ja was wybiję. O właśnie, jeśli Lem był jakiś taki, jak mówiliśmy, co w co wierzył, mówiliśmy, że wierzył w rozum, że wierzył w miłość, no wierzył w przypadek. Z całą pewnością Lem był konsekwentnym filozofem, który uważał, który wierzył w przypadek. Nie był w żadnym razie teleologiczny, no w jakimkolwiek sensie religijny. Ja nie uważam, że Lem był krańcowym ateistą, jak się mu przypisuje. Mi się wydaje, że to jest ten rodzaj metafizyki, który gdzieś się zawija. Tam oczywiście nie ma żadnego osobowego Boga, ale to nie jest z całą pewnością jakiś czysty materializm, czy jakiś taki dość trywialny immanentyzm, że tam jest jakaś druga, być może czarna materia pod spodem, która jest niedocieczona. Jest tam tajemnica istnienia, po prostu jako istnienia. To fakt, że coś istnieje, jest tajemnicą bardzo witkacowskie takie, prawda? Zresztą Witkacy się pojawia w pierwszej powieści, czyli w Szpitalu Przemienienia. Sekułowski ma cechy Witkacego. Jest trochę karykaturą, ale jednak je ma. Myślę, że ten Lem w tę tajemnicę istnienia wierzył. Wierzył, czy doświadczał ich bardziej właśnie. Nie wierzył, tylko doświadczał. Ale przypadek. Przypadkowo się tutaj zjawiliśmy. On przypadkowo ocalał. Myślę, że to była ta trauma, która nad nim wisiała, że ta egzekucja na Brygidkach we Lwowie. Czy było tak, jak opisał w Głosie Pana, przebierając to w szaty profesora Rapaporta, że po prostu Niemcy przyjechała ekipa filmowa, przerwano rozstrzeliwanie i rozpuszczono innych do domu. Myślę, że dalej te 2 lata ukrywania się najpierw w lwowskim getcie, potem po stronie aryjskiej musiały obfitować w liczne przypadki. I że to była taka obsesja, że jeśli pójdę w lewo, to mnie rozwalą. Gdybym poszedł w lewo, to by mnie nie było. Poszedłem w prawo, to jestem. Musiała mu cały czas rezonować. I to, jak on pisze, jak roboty się naśmiewają, że życie na ziemi powstało z niechlujnie rozlanego białka wymieszanego z płynami ustrojowymi, z tego się to wykluła, ta galareta, z której po milionach, miliardach lat powstało życie, to była najgłębiej doświadczona takie poczucie, intuicja metafizyczna, że jesteśmy tu przypadkowo, co nie oznacza, jakby mu zarzucali no, ludzie powiedzmy religijni, czy wierzący w jakąś taką celowość świata, że w ten sposób deprecjonuje. Wydaje mi się, że Lem nie deprecjonował żadnego istnienia, żywego istnienia, że na tym polega też, że jeśli on byłby coś afirmował, to każde pojedyncze istnienie, także robota, kalekie, kruche bardzo. Miał takie chyba poczucie kruchości świata i kruchości istnienia. To się za chwilę może zawalić, za chwilę może przestać być. Mhm. Dlatego każdemu temu pojedynczemu istnieniu należy się jakiś szacunek. A jednocześnie ono żyje no, w tym sensie bez sensu, że się pojawiło przypadkowo. Także ono jest, nie jest efektem jakiegoś szczególnego planu. No właśnie, to jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy posnuli wizje futurologiczne. Spróbowali przynajmniej. Mówił Pan, że część twórczości Lema się zestarzała, część jest cały czas aktualna i ja to ostatnio zobaczyłam chociażby w Edenie, to jest książka z 58 roku, zmieniły się dekoracje naszej rzeczywistości, ale wciąż można sobie interpretować to według tego, co znamy tu i teraz, czyli na przykład właśnie ta fabryka jako korporacja. Za 100 lat będzie 200. rocznica urodzin Stanisława Lema. Będzie obchodzona tak, jak obchodzimy ją teraz. Dalej będzie Stanisław Lem czytanym pisarzem? Tego po prostu nie wiem. Tego nie wiem, bo nie wiem, co będzie czytane za 100 lat. Nie umiem sobie wyobrazić na tyle rozwoju ludzkości czy naszej cywilizacji, żeby umieć powiedzieć, czy Lem będzie czytany, a jeśli, to który. Wydaje mi się, że po prostu najpóźniej się zestarzają czy zwietrzają jednak jego właśnie te wizjonerskie powieści. Że o felietonach czy tych późniejszych wypowiedziach się przestanie w którymś momencie myśleć. Jeśli ludzie polecą w kosmos, to kto wie, że może na Marsa wezmą
wezmą którąś z powieści Lema, w takiej właśnie, wyobrażam sobie, w takiej klaustrofobicznej atmosferze jakiejś stacji kosmicznej, gdzie ludzie naprawdę mają posiedzieć sobie, nie wiem, nie pół roku, a parę lat, że te książki mogłyby być chętnie czytane, może przeciwnie, może nikt by ich nie chciał wtedy czytać. Natomiast jeśli idzie o jakąś taką aktualność dzisiaj, no właśnie, Eden o korporacjach, ja sobie pomyślałem o Niezwyciężonym, bo to też jest powieść, którą bardzo lubię. Tam są te takie dziwne, metaliczne drobiny, które są efektem krańcowej jakby ewolucji czy deewolucji mechanicznej, które potrafią błyskawicznie stworzyć taki, prawda, konglomerat, myślący konglomerat cząstek, które potrafią rozmagnesować pamięć ludzką. No pomyślałem o wirusie oczywiście, to się narzucało, znaczy te takie analogie z tym, co my teraz przeżywamy już właśnie drugi rok, taki niewidzialny wróg. To, że jak on się właśnie potrafi, że sam no, jeden pojedynczy wirus jest niczym, tak? Jest to odrobina informacji opakowana w białko, ale tworząc konglomerat okazuje się przeciwnikiem niezwykle sprytnym i niezwykle skutecznym, zmieniającym swoje strategie przetrwania, strategie działania, właściwie stale nas on wyprzedza. Ale też pomyślałem sobie, jest taki moment w Niezwyciężonym, kiedy dowódca Niezwyciężonego daje sygnał do kolejnego ataku i zaczyna o tym roju tych muszek metalowych mówić oni. Zaczyna im przypisywać podmiotowość. To już jest wróg, który jest nie czymś, tylko onem. I to jest bardzo ciekawy moment, kiedy właśnie astrogator Horpach tak mówi, oni. Pokazujący, my też czasem o wirusie mówimy oni, prawda, że to staramy się, żeby zrozumieć, żeby objąć, ale też żeby zwalczyć, przypisujemy mu cechy, no jakoś tam antropomorfizujemy go, tak jakby był mniej groźny może niż jak on jest całkowitą niewiadomą, całkowitą tajemnicą, czymś całkowicie innym rodzajem i z innym rodzajem no właśnie żywego czy ożywionego istnienia. To jest jeszcze kolejny problem, prawda, który u Lema pasjonował przez dziesiątki lat, no, który dzisiaj właściwie w szerokim traktem wchodzi w nasze życie, to znaczy ta nieostra granica między sztucznym i naturalnym, żywym a martwym. Mm-hmm. Zamawiając taksówkę, rozmawiając z botem, rozmawiamy z, no właśnie z kim? No, rozmawiamy ze sobą? Pewnie nie. Czy to jest żywe? No nie jest, ale trudno powiedzieć, że jest to całkowicie martwe, no bo to nie jest trup. To jest urządzenie, które powinien dzień dobry, zamawia nam, dziękuję, czy miłego dnia. Uczy się jeszcze w dodatku to urządzenie. No więc nie powiemy, że to jest martwe. No trup się nie uczy, kamień się nie uczy, a bot się uczy. Mhm. Wydaje się, że doświadczamy tego coraz częściej. Więc to też jest taki element tej literatury. Mamy bioinżynierię, tak? Mamy już mutacje, mutanty, próby tworzenia jakichś udoskonalonych form życia. Coś, co też Lema przez lata pasjonowało. Jak nawiążemy do Edenu, no to w Edenie jest jednak tak, że to się kończy jakąś wielką katastrofą. Czy kończy się no, masową akcją eksterminacyjną, nieudanych, niewdrożonych prototypów ulepszonych żywych istot. Co jest perspektywą dosyć straszną. No niestety. No ale tak, no nie kończymy jakimś pozytywnym akcentem, ale to chyba też jest spójne z tym, co dzieje się za oknem, więc ja zapraszam Państwa do naszej biblioteki po książki Lema. Tutaj akurat mam Eden, ale Cyberiadę tu mam w zanadrzu i jeszcze Pirksa i jeszcze kilka innych. Panie Piotrze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za arcyciekawą rozmowę. Gdyby Państwo chcieli jeszcze trochę z Lemem pobyć w tym roku Lema, to 18 grudnia o godzinie 18 zapraszamy do Sopoteki na quiz lemowy.
Będzie można się zmierzyć z pytaniami i zobaczyć, ile się o Lemie wie. Mamy atrakcyjne nagrody, między innymi właśnie książkę Agnieszki Gajewskiej, biografię Lema, również książkę Wojciecha Orlińskiego, Lem w PRL-u, czyli zbiór listów. W ogóle świetnie te dwie książki czyta się razem. Te listy są świetnym uzupełnieniem tego, o czym pisze Agnieszka Gajewska. Mamy też lempety w nagrodę, czyli skarpety lemowe oraz kilka innych jeszcze fajnych nagród. Także bardzo, bardzo serdecznie na ten quiz zapraszamy 18 grudnia o godzinie 18 w Sopotece. Dobrze, panie Piotrze, bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę Ja dziękuję. Opowieść. I mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać nie w wirtualnej rzeczywistości Facebooka, ale tak właśnie w realu. No oby, tak, możemy sobie tego życzyć. Dokładnie tak. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, spokojnego wieczoru i dobrego weekendu.